skomplikowane urządzenie, które pozwala nam rejestrować anomalie magnetyczne. Te anomalie magnetyczne powstają w sytuacji, w której na przykład gdzieś dochodzi do pożaru, coś się spali. To jest tak zwany rezultat szczątkowej magnetyzacji termoremanentnej. Wówczas cząsteczki po prostu żelaza, które są zawarte w glinie, układają się zgodnie z kierunkiem pola ziemskiego, pola magnetycznego i tak już pozostają, pole magnetyczne się zmienia, zostaje ta anomalia. I tutaj udało nam się zarejestrować bardzo mocną anomalię, co świadczy o tym, że ten grunt po prostu został w pewnym momencie spalony, ale nie do końca wiadomo, dlaczego to się stało. Ja bym był jak najbardziej odległy od tego, żeby mówić, że na pewno w czasach inwazji mieszka do tego doszło. Mogło, ale nie musiało. Drewniane budowle palą się i zawsze paliły, więc nie musi być, może być to przypadkowe zaruszenie ognia. I możemy wreszcie spojrzeć też z naszej perspektywy na cały krajobraz i wtedy zobaczymy, jak w ciągu ostatniego tysiąca lat uległy zmianie, jak rzeki, które niegdyś sobie tutaj płynęły, meandrowały, wysychały. Tutaj mamy Barycz, obecny koryto wyprostowane, a zatem i realia ludzi, którzy w tym krajobrazie mieszkali, także się zmieniały. Tak dziś wygląda Wałk Obrotu. Warto go odwiedzić, bo jest naprawdę jednym z takich zachowanych grodzisk, jakie widziałem w ogóle w kraju. Być może dlatego, że po prostu jest daleko od samej wsi. I tak mogłaby wyglądać rekonstrukcja w sytuacji, w której rzeką płynęła woda i fosa była jeszcze wodna. Dziś jest sucha, oczywiście zatopiona. To jest inny przykład grodziska, aczkolwiek bardzo podobnego, także XVI-wiecznego. On znajduje się akurat w pobliżu wsi Kruszyniec, a więc stosunkowo niedaleko od nas. Wygląd tego grodziska w lesie. Mamy też takie przykłady grodzisk w powiecie grodzkim. To są bardzo dzieje, Dolina Baryczy, obiekt w kształcie podkowym. Mogą być dwie interpretacje, dlaczego ten obiekt tak niezwykle wygląda. Jedna jest taka, że po prostu podczas ten teren został podmyty, płynąca tędy rzeka rozgałęziająca się zabrała część wału, ale według mnie tak nie było. Raczej było tak, że po prostu od tej strony ten grunt był zamknięty lekką konstrukcją, palisadą, więc tam, gdzie była ziemia, gdzie drewno się rozłożyło, ten wał pozostał, natomiast palisada, jako że jest drewniana, uległa rozpadowi. Nic tutaj w tym miejscu nie mamy. I znowu zygzak, znowu pozostałość w II wojny światowej, która pokazuje, że konflikty właściwie towarzyszyły człowiekowi od razu i nadal towarzyszą. To jest zdjęcie tego grodziska w Bardodziejach. Tutaj mamy jeszcze oczywiście widoczne starorzecze i jakieś tam były zatopione paleomeandry, konstrukcja. Oczywiście mogło tego mostu tutaj nie być, ale to jest taki dodatek współczesnego człowieka, który myśli o tym, że ludzie musieli poruszać się lądem. Pamiętajmy o tym, że ci ludzie poruszali się rzekami, więc właściwie żadnych mostów tak naprawdę nie potrzebowali. I ostatni z przykładów, na który być może dzisiaj się udamy, jeżeli pogoda na to pozwoli, to jest grodzisko w Kruszcinie. Zdjęcie lotnicze słabo je widać, natomiast na nowszym modelu terenu widać je o wiele lepiej. I to jest unikat na skalę kraju, ponieważ nie znam drugiego takiego samego przykładu grodziska z terenów Polski. To dlatego, że ma ono niezwykły kształt, ale ma też podwójny system umocny. Czyli co prawda wewnętrzny wał jest okrągły, tak? Tak jak wcześniej widzieliśmy na innych przykładach. Natomiast ktoś postanowił ufortyfikować to grodzisko, okopać je wałem w kształcie prostokąta. Na zewnątrz usypano kolejny prostokątny wał i on był stosunkowo potężny. On dzisiaj jest dość niski, natomiast jego szerokość wskazuje na to, że on także pełni funkcje fortyfikacyjne i wykopano kolejny rów już nieco wyższy na zewnątrz. Więc ma tak naprawdę podwójny wał, który to grodzisko, ten grunt miał podwójny wał, który chronił Majna. Oprócz tego widzimy tutaj także pozostałość po rzece, która sobie płynęła. Te kanały są dzisiaj oczywiście uregulowane. Natomiast w przeszłości ta dolina, tą doliną płynęło mnóstwo różnych cieków. No i stąd też to osadnictwo. Ach, jeszcze jedna rzecz. Tak naprawdę cały ten obiekt powstał na taki łaszek piaszczystej, więc w tych miejscach, które są wniesione nieco ponad dolinę i chroniły ludzi przed powodziami. Kiedyś po prostu stały budynki, stała wieś, w tej wsi mogło mieszkać kilkadziesiąt, może nieco ponad 100 osób. Musimy pamiętać o tym, że zaludnienie tego terenu było stosunkowo niewielkie.
zresztą nieżyjący już Karol Modzelewski dokonał, uznany mediewista, dokonał obliczeń według niego w czasach monarchii wczesnokrestowskiej mieszka pierwszego w Polsce mieszkało około 1 miliona ludzi. W Polsce, która pokrywała się z współczesną Polską. Tam także zrobiliśmy pomiary geofizyczne, one także wskazują na to, że samobieg uległ spaleniu, ale mamy też ślady rudy darniowej, więc być może, czyli związków żelaza, które można było wykorzystywać później do wykonywania narzędzi żelaznych, więc być może prowadzono tutaj także produkcję metalurgiczną. Jeżeli ktoś z Państwa by się zainteresował tym, gdzie leży książę w takim razie tych wszystkich ludzi, książę plemienny, który był wybierany na wiecu, to to jest grodzisko w Przedmościu, które znajduje się obecnie na ziemi błogowskiej. Duże grodzisko z takim drugim dodatkowym członem siedzibą książęcą. No i mamy drugi ślad średniowiecza, koniec X wieku, sytuacja, w której dochodzi do najazdu Mieszka I i wszystkie społeczności plemienne ulegają podporządkowaniu, a sam Śląsk staje się częścią monarchii wczesnokrestowskiej. No i te grody się palą, bo nie do końca wiemy, czy one się palą podczas tego najazdu, czy palą się wcześniej, czy może ludzie, którzy opuszczają te miejsca, je podpalają. No i trudno jest powiązać ten fakt z tym konkretnym historycznym wydarzeniem. Po tym okresie powstaje tylko jeden gród, jest to gród w Sądowlu, bardzo ciekawy, bardzo ładnie położony w Dolinie Baryczy. Do dziś można go odwiedzać, jest czytelny, wyraźnie widoczny w terenie. Tam także zrobiliśmy pomiary geofizyczne. I można powiedzieć, że powstaje tutaj taki mały, społeczny mikrokosmos, nieco bardziej skomplikowany niż to, co widzieliśmy w przypadku Chruściny, Lipowca czy innych miejsc w Artodzie na przykład. Dlaczego? Ponieważ są tutaj wszystkie elementy charakterystyczne dla państwa wczesnokrestowskiego. Mamy gród, który później pełni rolę grodu kasztelańskiego, a więc centrum, można powiedzieć, zarządzania tym terytorium, które pokrywało się wzdłuż z obecnym powiatem górowskim. Mamy osady, ale także mamy na przykład takie osady, w których produkowano żelazo i wytwarzano narzędzia żelazne właśnie wykorzystując rudę darniową. Więc mamy osadę dymagową, która znajdowała się w tym miejscu. Mamy cmentarz, no i kościół był tam. Nie do końca wiadomo, gdzie ten kościół był. Moim zdaniem był na czubku tego pagórka i był otoczony przez cmentarz, to by tak się mogło zgadzać. Mamy jeszcze jeden enigmatyczny obiekt, który czeka na przebadanie. To jest coś, co wygląda jak grodzisko i tutaj mogą być dwie hipotezy. To może być grodzisko albo plemienne, które zostało opuszczone i później Mieszko zbudował własne, znacznie większe, ale może to być takie grodzisko, które, taki gród, który powstał przed reakcją pogańską, więc jest takim grodem państwowym i on podczas reakcji pogańskiej w latach 30. XI wieku, kiedy doszło do kryzysu monarchii wczesnopiastowskiej i najazdu Przetysława, on mógł zostać po prostu spalony, więc tutaj trzeba by było to zbadać. Jest ciekawa sytuacja związana z cmentarzem. Musimy pamiętać, że wprowadzenie chrześcijaństwa spowodowało przejście z obrządku pogrzebowego ciała palnego, wtedy chowało się zmarłych w kurhanach, do obrządku szkieletowego. No i żeby wprowadzić to chrześcijaństwo, najpierw skupiono się bardzo mocno na kontroli wszelkich zachowań rytualnych. Więc jeżeli mamy obrządek pogrzebowy, bardzo mocno pilnowano tego, żeby do grobu zmarłego niczego nie wrzucać, bo to byłby objaw pogaństwa i w związku z tym starano się chować tylko samych zmarłych, nie można im było niczego po prostu składać i do grobu. To też potwierdziły badania, które tam były na tym terenie były wykonane w latach 70. i 80. przez profesora Lodowskiego. A dlaczego tak było? Bo świadomość chrześcijańska w pierwszych wiekach pochodzenia chrześcijaństwa mniej więcej w ten sposób wyglądała. Tak, tutaj mamy obrazek takiego satelita z Gniewa Jujki, który przedstawił Mieszka i ten Mieszko podnosi się do Światowida i pomóż mi wytrwać w tej wieży chrześcijańskiej. Więc mniej więcej tak to wtedy wyglądało. Mieliśmy w domach demony, mieliśmy rytuały pogańskie, no i oczywiście był też i kościół, i były msze niedzielne, więc te wszystkie elementy były ze sobą bardzo mocno połączone. Cudowne jest znane też z tego, że pojawia się wiele razy na kartach kronik, między innymi w 1281 roku doszło do spotkania, do zjazdu książąt Przemysła II, Henryka III Głogowczyka, Henryka Brzuchatego, księcia Żagańskiego i Henryka IV Probusa, księcia Wrocławskiego. Książę Wrocławski porwał swojej gości
Wtedy jeszcze miał nadzieję, że zostanie królem Polski. No nie do końca tego planu udało się mu zrealizować. To był luty, no i w związku z tym taki krajobraz zimowy na Ołowę w ciągu dzisiejszego dnia. Aha, jeżeli ktoś z Państwa pomyśli o tym, że rysownik Darek Buchta, który zrobił ten obraz, troszeczkę przesadził z kolorami, dlaczego ci książęta stroili się jak panie i nosili takie jaskrawe kolory, no to nie przesadził, znamy ikonografię, ta ikonografia pokazuje, że oni właśnie tak się nosili. Mamy tutaj kodeks Manezę, który powstał już po śmierci Henryka Probusa, ale Henryka Probusa przedstawia. Mamy tutaj pieczęcie między innymi Henryka Trotatego, Przemysła II i ta trzecia jest oczywiście Henryka Głogowczyka. Więc wszystkie te elementy uzbrojenia, które tam się pojawiają, one pochodzą z takiej ikonografii. I włączamy się dalej. Ostatecznie najprawdopodobniej lud sądowy został spalony w 1319 roku przez Bolesława Brzeskiego. Prawdopodobnie, o tym wspominają tam źródła, być może to był 1319 rok, być może ten grób po prostu spalił się wcześniej. Wiemy, że wtedy toczyła się wojna. Bolesław Brzeski chyba walczył z Konradem pierwszym Oleśnickim, ale do końca nie wiadomo i wtedy właśnie mógł ten grób się spalić. Okej, okay, tutaj mamy też źródła z pieczęciami, stylistyczne, które pokazują ikonografię całą, które Bolesław Brzeski wyglądał, a to są rezultaty badań geofizycznych. Zgodnie z sądową, te pokazują, że faktycznie uległ spaleniu. Mamy mnóstwo anomalii magnetycznych, dipolowych, ale też i ciekawy obiekt w obrębie tego stanowiska. To znaczy, jeżeli spojrzymy na te czerwone pozostałości, to jest po prostu konstrukcja drewniana, takie drewniane skrzynie wypowiedzi.